Tak, moi kochani, to już czwarty odcinek Pulsar pogrywa na modach. I moja dżunglowa przygoda. Dlatego nie przedłużajmy i zaczynajmy. Na początek pokażę wam, co udało mi się zrobić przez ten czas, w którym nie było odcinka. O nie, zła strona. Czyli na lewo od naszego zejścia, prosto mamy kopalnię, idziemy na lewo. To wykopałem. I idziemy dalej. Wymagało to dużo godzin kopania. Ale wydaje mi się, że efekt jest ładny. Bynajmniej mi się podoba. To jest pokój, który będzie służył do Towncrafta. Niestety dzisiaj jeszcze nie będziemy działać z Towncraftem. Dlatego wam tylko pokażę ten pokój. Zrobiłem go z tych ścianek z kobla. Za nim jest światło z pochodni. Wydaje mi się, że efekt jest dość fajny. Tutaj jest naprzemiennie położony kostka brukowa i przepalony kobel, czyli clearstone. Tworzy takie finezyjne wzorki. Efekt wydaje mi się nawet. Co dzisiaj będziemy robić? Wydaje mi się, że zaczniemy działać z Thermal Expansion. To jest mod, który dodaje maszyny, które mogą przetwarzać nasze ory, mogą działać z lawą. Także zrobimy sobie to, co tam damy radę. Mam nadzieję, że nam się uda. Także tutaj zrobię chwilę pauzy i jesteśmy za chwilę w domu i będziemy działać. Także tymczasem. Ok, jesteśmy w domku. Nakopałem troszeczkę piasku, bo będzie nam potrzebny. I pokażę wam system, który tutaj nam już śmiga. Niestety będziemy musieli stworzyć coś, co pozwoli nam otrzymywać więcej desek z drewna. Właśnie takie możliwości daje Thermal Expansion i jego sawmill. Dlatego zrobimy coś takiego, taką instalację, która pozwoli nam przetwarzać drewno. To na pewno zrobimy. Później będziemy tworzyć maszyny, które pozwolą nam pozyskiwać lawę. Czyli stworzymy sobie pompę i liquid transposer. Tak wydaje mi się, że to będzie wyglądało. Mamy tutaj już zaawansowane maszyny, a w zasadzie zaawansowaną maszynę z Industrial Crafta. Jest to induction furnace. Bardzo fajna maszynka. Pokażę wam, jak to działa. Nasz macerator, jak widzimy, działa już bardzo szybko, ma 5 overclockerów, ale wymaga to bardzo dużo energii. Te dwa badboxy ledwo co dają radę. Są napełnione teraz tylko dlatego, że włożyłem tam stack węgla, bo nie miałem już drewna. Znaczy miałem drewno, ale na szybko nie chciałem go marnować, zanim nie powstanie ten sawmill, czyli taki tartak. No i mamy tutaj tą orę i zobaczcie, jak szybko przetwarza. I od razu można w dwa sloty włożyć różne produkty, czy różne półprodukty, a otrzymać produkty przepalone. Także działa nasz system pusty. Tutaj zrobiłem upgrade'y do naszych skrzynek. Tworzy je się w bardzo prosty sposób. Już wam pokazuję.
Jest to Iron Chest Upgrade. Tworzy się w ten sposób. Jeśli macie dużo, dużo sztabek żelaza, to możecie w ten sposób zrobić taki upgrade. Klikacie właśnie tym na waszą skrzynkę drewnianą i ona się podzieli na dwie połówki. Znaczy jedna połówka będzie skrzynką ironową, a druga będzie skrzynką drewnianą. Ja tutaj sobie zrobiłem 4 upgrade'y właśnie dlatego, żeby mieć więcej miejsca. Taka ironowa skrzynka to jest dokładnie to, co mieliśmy przedtem, tylko że razy dwa. Czyli taka ironowa skrzynka to są dwie skrzynki drewniane. Dlatego zobaczcie, jaka to jest oszczędność miejsca. Co musimy zrobić na początek? Na początek myślę, że zrobimy sobie silnik magmowy. Coś takiego, żeby nam później starczyło surowców. Więc zrobimy sobie tin giry, iron ingot i 4. Dobrze. Czyli musimy zrobić takie dwa. Raz, dwa. I mamy już gotowe. Musimy stworzyć sobie piston. Piston tworzyło się próba na pamięć. Tak. 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 Czy z przepalonego? Odwrotnie. No zobaczymy, czy to jest. W ten sposób. Jest. Ale nakombinowałem. Nie ma co. Szkoda, że nie mamy tego blank planu. Bym sobie zapisał. Co teraz potrzebujemy do tego silnika? Coś takiego. Redstone Transmission Coil. Redstone Transmission Coil. Od razu zróbmy sobie to. Mam gdzieś tutaj. Redstone'u jeszcze mamy dużo. Dlatego zróbmy sobie szybko coś takiego. No i znowu nam chyba tinu zabraknie. Mamy już Magmatic Engine i teraz będziemy potrzebować Sawmill. Sawmill tworzymy Sawmill tworzymy musimy stworzyć sobie Musimy stworzyć sobie coś takiego. Znowu nie to. Zaraz zobaczę. Sawmill.
Redstone Reception Coil i Machine Frame. Machine Frame, ach tak to się tworzy. Widzicie, odwrotnie. I nic z tego nie wychodzi. Ok. Mamy Machine Frame. Redstone Reception Coil tworzy się w ten sposób. Na razie jedną. Nie będziemy marnować surowców. Dobra, mamy już to, mamy to. Jak to było? Tak? Aha, drewno. Okej. Drewno. Weźmy sobie jedno, stwórzmy na szybko. Okej, mamy tego sawmilla. Postawmy go sobie na razie może tutaj. Albo nie, może tutaj sobie go postawmy. Stwórzmy sobie rurki do przesyłania energii. Czyli na początek parę. Golden Conductive Pipe. I chyba będziemy potrzebować jeszcze wooden. Także ja tutaj się ogarnę i zaraz jesteśmy z powrotem. Ok, jesteśmy z powrotem. Podłączyłem to już i pierwsze testy wypadły bardzo dobrze. Tutaj już mamy trochę drewna przerobione przez nasz tartak, ale zobaczcie, jak to szybko działa. Jeszcze dostajemy sawdust, który można przetworzyć na węgiel drzewny. No i tyle otrzymaliśmy desek z przetworzenia przez nasz tartak. Ten silnik do swojego działania nie potrzebuje dźwigni, ale jak możemy ustawić, że jak jest sygnał redstone'owy, to silnik jest wyłączony. Jak usuniemy? Jak widzimy, i działa. Jest tu sporo energii zmagazynowanej.
Silnik nam stygnie. Więc warto by było jeszcze jakieś maszyny tutaj postawić, żeby mogły korzystać. Dlatego chwila pauzy, ja się tutaj zastanowię, co by tutaj jeszcze można było postawić i działamy dalej. Muszę wam powiedzieć, że ten silnik działał, miałem tutaj wiaderko lawy i on wszystko to przerobił właśnie tym wiaderkiem, dlatego jest to, wydaje mi się, że dobra opcja, żeby ten silnik napędzał nasze maszyny. Także tymczasem. Ok, witam po przerwie. Zrobiliśmy mały system tych maszyn. No i mam nadzieję, że to będzie śmigać. Zaraz zobaczymy. To jest coś podobnego do maceratora. Na wyjściu ma power furnace. Powered furnace. Zobaczymy, czy to będzie działać. No, z założenia powinno. Widzimy, że już tutaj coś się dzieje. To powinno od razu trafić do pieca, a z pieca wyjść i trafić do tej skrzynki. Zobaczymy, czy tak będzie się działo. Jak widzimy, trafiło tutaj do naszej skrzyny, znaczy się trafiło od razu do pieca, a z pieca powinno wyjść i trafić tutaj. No widzimy, pięknie to jest, można to przyspieszyć przez danie tutaj złotej rury. Żeby to śmigało, ale nie jest źle. Silnik nam się nagrzewa. Jak widzimy, wiadro lawy wlałem tutaj, a on już tutaj śmiga. Maszyny dodatkowo mają bufor w postaci swojej energii, którą mogą magazynować. Jak się już napełnią tą energią, no to nie przyjmują większej ilości. Także można to tutaj robić. No pięknie to. Czy on przetwarza też? To. Czy on przetwarza? Pytanie. Czy może tutaj? Czy coś tutaj było z craftingiem? Tak, dobrze kojarzę. I tu jest jakaś tam szansa, że z tego powstanie, po przepaleniu tego, compressed sawdust. I to chyba możemy przepalać. Zaraz zobaczymy, czy dobrze kojarzę. Tak, to możemy przepalać i tu jest jakaś szansa, że powstanie węgiel drzewny. O, widzimy, że powstał. Przy przetwarzaniu dużej ilości tego drewna, a będziemy przetwarzać na pewno dużą ilość tego drewna, bo potrzebujemy do naszego systemu. Ja go troszeczkę usprawnię, postaram się tutaj zrobić taki mały myk, bardzo on będzie
Bardzo on będzie prymitywny, ale zobaczycie, jak ładnie to może funkcjonować. Że z tych desek będzie nam powstawać fajny systemik. Także tymczasem, a ja zabiorę się do pracy. Okej, mój mały system zrobiony już jest. Trzy redstone'owe silniki, autocrafting, jedna skrzyneczka, hopper i zobaczcie, jak to śmiga. Wrzucimy tylko sobie do skrzynki drewno. Tutaj mamy przepis. Oczywiście musimy patyki też wrzucić. Jeśli nie będzie chciało wam wychodzić z skrzynki przez tą rurę drewnianą, to znaczy, że trzeba zmienić jej jak gdyby linię przejścia wręczem. Więc bierzemy build craftowy wręcz i klikamy i wtedy powinien kierunek przejścia tych rzeczy się zmienić. Ale jak widzimy, autocrafting tutaj nam craftuje, żebyśmy nie musieli tego ręcznie robić. Wszystko trafia do hopera. Tutaj nam silnik wyciąga tą rurą. I wszystko trafia tutaj do przepalenia. Tutaj się to przepala. I myślę, że jest to taki prosty, ale fajny sposób na przerobienie szybkie naszego drewna. Tutaj mamy też ładnie prosperujący, można to nazwać, tartak, który przerabia nasze drewno. Myślę, że to by było wszystko w tym odcinku. No i zapraszam oczywiście do oglądania. No i wyskoczyło nam, bo się już przerobiło szybko. Także możemy to wyłączyć. Tutaj jednak by musiała być druga dźwignia, żeby ten silnik nam na siłę nie wyciągał tutaj. Ale nie. To może się wszystko w autocraftingu zmieścić. Bo dopiero wtedy pociągnięcie tej dźwigni powoduje, że z autocraftingu to wychodzi do hopera. Dlatego ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Pulsar Pogrywa.